Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was do licytowania. Niestety, szybciej niż myślałem, jest to druga licytacja wystawiona przeze mnie, czyli przez Awiznosza. Tym razem chcę pomóc osobom, które są na Ukrainie, ponieważ wystąpiła tam wojna, zaatakowała ich Rosja. Trzeba im pomóc, aby do nas to nie doszło. Oby. Natomiast pokrótce Wam wytłumaczę, na czym polega licytacja, co można wylicytować, jakie są możliwości tego. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo niestety mój komputer się zepsuł, jestem na kablu. Ale mam nadzieję, że się to uda. Dobrze, także w skrócie jest do wylicytowania dzień z Awiznoszem, czyli ze mną. Ale to nie jest tak do końca. To nie jest tak, że tylko ze mną się spotykacie, bo jeśli wybierzecie odpowiednią serię, to również z Jakubem, z Sykutem. Także może to być to ciekawe. Wiem, że tego Wam brakowało w ostatniej licytacji, o której powiem jeszcze na sam koniec. Co ja Wam tutaj mogę powiedzieć? No, tutaj trochę się tego będzie działo. Na Allegro macie w całości to pisane mniej więcej, jak to wygląda. Ale to może pokrótce. Dzień od Awiznosza będzie polegać na tym, iż będziecie mogli zobaczyć, jak cały proces produkcji filmów wygląda za kulis. Także może być to dosyć interesujące. Mało tego, nie dość, że zobaczycie też jeszcze za kulis, to będziecie mogli jakąś interakcję zrobić, coś może zaproponować, coś zobaczyć, czy też w tą inwestycję, którą będziecie oglądać, po prostu zobaczyć ją z innej perspektywy, bo będę oczywiście mógł Wam pokazać to, co będziecie chcieli zobaczyć, bo akurat takie możliwości tutaj mamy. No i tak, jakie serie są możliwe, żeby zobaczyć? Nie są to wszystkie oczywiście serie. Nie będzie możliwości pokazania za kulisami mniejsza z tym, bo po prostu się nie da. Bardziej, że teraz mniejsza z tym jest bardzo trudne do zrealizowania przez to, że mi się komputer psuje. Ale może już do przyszłego tygodnia się naprawi, jak pójdzie do serwisu. Co nie zmienia faktu, że możliwości, jakie macie z seriami, to jest tak, warszawskie inwestycje we wszystkich możliwych podseriach, czyli nie wiem, Sokratesa, Trasa Łazienkowska, Wyburzenie Wiaduktów, co my tam jeszcze mamy? Metry Młynów, Pętla Młynów, no tych serii jest trochę tam, jak mamy na przykład Przebudowa Ronda Dymowskiego, czy Plac Pięciu Rogów. No zresztą sami możecie kojarzyć, jest trochę tych serii, oczywiście Parku Jedź, PKP Żerań, to jest już informacja, to jest już seria, która się zakończyła. Teraz Wam mówię, że do tego typu nie dochodzimy, tylko tak jak te są kontynuowane, żeby nie było jakichś naciągania odcinków na siłę, których już po prostu nie potrzeba. Chociaż w sumie ciekawe, ile osób z tamtego parkingu korzysta. Ponadto macie możliwość skorzystania z serii Tramwaj Kierunek Kasprzaka, no bo budowa się właściwie zaczyna i jedzie pełną parą już zaczyna. Tramwaj Kierunek Winnica, no tutaj się zaczyna nowa seria ponownie. Jeszcze mam do nagrania podsumowanie całej inwestycji, ale nowa seria również się pojawia. Zjazd do zajezdni Annopol, no co dużo nie mówić, no, ta zajezdnia. Jeszcze dzisiaj mniejsza z tym będę o tym mówić, ale teraz rozpoczyna się budowa faktycznie. Dalej, Warszawska Średnica 2050, wszystkie podserie. Czyli Warszawa Zachodnia głównie. Oczywiście Warszawa Główna z kładkami. I rozumowie nie bez wejść na place budowy, czyli na zachodnie nie będziemy wchodzić. Bo tam byłyby problemy jeszcze ze szkoleniem BHP i dosyć dużo by opóźniło całą produkcję, jeśli w ogóle. No i tam Sykuta po prostu też nie ma. Dalej mamy Zapraszamy do metra i tutaj w zależności od tego, której wyżycie sobie część, czyli czy na Bemowej Woli lub na części na Targówkę do Brudna. Trzecie linii metra nie liczy tutaj, bo tej serii jeszcze nie zacząłem i muszę się do niej trochę przygotować. Także takie są tutaj możliwości. Jeśli jakieś warszawskie inwestycje zapomniałem, to tam możecie jeszcze napisać w komentarzach. Najwyżej odpowiem, jeżeli taka się zalicza, czy się nie zalicza. Także taka jest możliwości. No i teraz co będziecie mogli zobaczyć wtedy? Dzień rozpocznie się od spotkania rano. Przesadzam z tym rano, ale nie wiem. Jakieś 10:00. To jeszcze jest do gadania z zespołem, która faktycznie wygra. Do zaplanowania całego dnia, żeby wszystko poukładać w odpowiednim czasie, żeby jak najlepiej się to poukładało. Ja będę mieć prawdopodobnie już prawie gotowy plan, ale mniej więcej z nami jeszcze doszlifuję go. Później pojedziemy na pierwsze miejsce nagrania. W zależności od tego, co jest pierwsze, no to będą albo zdjęcia z drona, gdzie, tak jak mówiłem, będę mógł Wam pokazać to, co byście też chcieli zobaczyć,
I też będą zdjęcia z Jakubem Sykutem, który będzie mieć swoją relację na żywo. Zobaczycie, jak wygląda całe powstawanie tych relacji. To też może być na pewno ciekawe. Później jest przejazd do jednego z miejsc, gdzie będę montować ten film. Z wami będę montować. No i oczywiście jeszcze głos z offu bym nagrał. To przy okazji ta osoba mogłaby sobie to nagrać. No i dalej z tych ważnych rzeczy, no to będzie oczywiście obiad, który tutaj zapewniam. To będzie raczej pizza, ale zapewniam takie wyżywienie małe w postaci obiadu. I ten obiad jest późno, w teorii. Pewnie będzie jakaś przekąska wcześniej, bo raczej trudno byłoby wytrzymać, chociaż ja to raczej zwyczaj wytrzymuję. Ale dlatego jest w tym miejscu po montowaniu, ponieważ wtedy będzie się renderować film. Jeżeli czasu by wystarczyło, to jeszcze pokażę samą publikację filmu bezpośrednio na YouTubie, no i klikanie przycisku opublikuj. A tam, gdzie będę, znaczy tam, gdzie zamierzam montować, będzie szybki internet, więc akurat z tym nie będzie problemów. Także taki dzień. Oczywiście zapewniam, tak jak już powiedziałem, obiad. No i bilet dobowy, który miał być też na spacerze za Wiznoszem, ale tutaj będzie też bilet dobowy na przejazdy, jeżeli ktoś nie ma żadnej swojej karty miejskiej. Ale oczywiście, jak już się spotkamy dopiero przy planowaniu, wtedy mogę podać taki bilet. No i co my tu jeszcze mamy? Termin i miejsce zostanie ustalone bezpośrednio, oczywiście już z osobą, która wygra. Natomiast, co jest ważne i o czym musicie pamiętać, to jest to, iż preferowane są terminy oczywiście, jak jest już ciepło. Chociaż tutaj akurat nie jest duży to problem, ale żeby po prostu sobie przyjemnie pochodzić na dworze, jak będziemy to nagrywać, wyglądać. Oraz, no, aby to zrobić przed 30 września tego roku. Takie są moje warunki, no bo później to już wchodzimy w kolejny cykl. A my to już będzie trzeci semestr studiów i wolałbym się nad tym skupić mimo wszystko. No i co ważne, o czym właśnie teraz chciałem powiedzieć, to jest to, iż zwycięzca maksymalnie w ciągu 30 dni musi opłacić swoją wygraną. Znaczy, trzeba zapłacić za całą licytację. Za przedmiot, który jest tutaj wystawiony, czyli dzień zapisu naszym. To się właśnie nie stało w poprzedniej licytacji. Dlatego chciałbym, byście nie podbijali też sztucznie licytacji, jeżeli wiecie, że nie jesteście w stanie tego później zakupić, bo chciałbym, żeby te pieniądze faktycznie zostały przekazane dla fundacji i na Ukrainę. Także tak w skrócie wygląda dzień za biznesem. W skrócie mówię przez to 8 minut, no ale na mniejsza z tym. Jeżeli taki film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście w karcie już pewnie mieliście na początku, albo teraz macie dokładnie, macie teraz w karcie link do tejże też licytacji. Zapraszam do licytowania. Film ten się prawdopodobnie pojawia chwilę po rozpoczęciu licytacji, taki mam przynajmniej zamiar. Co oznacza, iż licytacja trwa 3 dni, ponieważ stwierdziłem, iż 5 dni to jest za długo, 7 też jest za długo. A w 3 dni do środy, do godziny 18, spokojnie się wydobicie. Jeżeli faktycznie będziecie ładnie, znaczy będą sumy większe latały, będzie jakieś podbijanie, to na sam koniec licytacji zamierzam zrobić tak samo jak ostatniej, jakiegoś live'a i zobaczymy wtedy, czy faktycznie będziemy jeszcze się podbijać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Życzę miłego licytowania i do zobaczenia dzisiaj, mniejsza z tym. Cześć!